To ja chciałem powiedzieć, podzielić się taką jedną myślą z Państwem. Jakoś w te święta od samego początku do dzisiaj ciągle do mnie wraca słowo znak. To się bierze z tej wypowiedzi aniołów do pasterzy, jak mówią, to będzie dla was znakiem. Pójdą, zobaczą tego Jezusa w żłobie. Mają nie tylko popatrzeć, tylko mają zrozumieć, bo znaki są od tego, żeby je rozumieć. No jest tak, że Pan Bóg nie tylko naucza słowem, tylko bardzo często, może nawet kto wiecznie chętniej, naucza znakami. Pan Jezus, pierwsze zdanie, które było warte zapisania, przynajmniej tak ewangeliści pomyśleli, wypowiedział mając lat 12. To znaczy, że 12 lat nauczał przez znaki, a nie przez słowa. To jest w Kościele bardzo ważne, bo to, co Kościół ma zlecone, to owszem, ma zlecone przepowiadanie, ale też ma zlecone czynienie znaków. Bo to jest tak, że słowo i znaki Jezusa przeszły w słowo i znaki Kościoła. Oczywiście najważniejsze znaki w Kościele, jakie mamy, to są znaki sakramentalne. Tak. Chleb, wino, woda, olej. Wyciągnięta ręka. Znaków jest bardzo dużo. No, znaki to jest wasz żywioł. Znaki to jest wasz żywioł. Słowo oczywiście też jest waszym żywiołem. Ale ja myślę, że z wami jest tak, że jak wy mówicie słowo, to ono jest znakiem. Dlatego w tym miejscu, które jest waszym żywiołem, jesteście bardzo potrzebni. Jest taki list papieża Franciszka zatytułowany Desiderio Desideravi. On jest o liturgii. I papież wzywa wszystkich do tego, żeby podjąć taką poważną szkołę liturgii dla wszystkich wierzących. Ja chodzę z tym listem ostatnio i mam takie narastające we mnie postanowienie, że tak jak otwarliśmy szkołę biblijną, tak otworzymy też szkołę liturgiczną. Dostępną dla wszystkich ludzi. I w tej szkole liturgii tak naprawdę to, co będzie najbardziej istotne, to jest uczyć się znaków. W tym liście Desiderio Desideravi Franciszek tak odważył się na taką ostrą ocenę dzisiejszego człowieka, że człowiek dzisiaj nie rozumie znaków, nie potrafi ich czytać. Do tego stopnia, że papież nazwał nasze pokolenie pokoleniem illiteratorum. I to mnie bardzo uderzyło, bo illiterati to było określenie tych, którzy nie umieli czytać. Nie posługiwali się pisanym słowem, ale znaki to akurat rozumieli. I my się śmiejemy z tych ludzi tam średniowiecza, że oni byli idioty i illiterati, ale oni przynajmniej czytali znaki. A my być może zaczynamy coraz bardziej przypominać taki świat, w którym ani słowo nie jest rozumiane, ani znak nie jest rozumiany. I to my jesteśmy tacy biedni, biedniusi illiterati. Myślę, że nie ma w was zgody na to. We mnie też nie ma na to zgody. Nie może być w nas zgody na coś takiego, tak, że człowiek nie rozumie słowa, które jest do niego wypowiadane, a tym bardziej nie rozumie znaku, który jest do niego kierowany. Tu nie chodzi o rzeczy z czwartego czy z piątego rzędu ważności, tylko chodzi o rzeczy absolutnie pierwszorzędne. Bo bez tej umiejętności słuchania i bez umiejętności czytania znaków Pan Bóg nie będzie miał jak działać w naszym świecie. Liturgia przestanie być wydarzeniem, spotkaniem czytelnym, zrozumiałym. Chodzi o rzeczy najbardziej istotne.
Więc ja chcę powiedzieć, że wam bardzo dziękuję za tę posługę znakami i życzę wam takiej jakości tej posługi, żeby illiterati stawali się na nowo literati i żebyśmy żyli w takim świecie i w takim społeczeństwie, gdzie człowiek jest wrażliwy i na słowo, i na znak. Czyli właśnie na to, czym wy żyjecie na co dzień. To teraz tylko chodzi o to, żebyście byli tak zaraźliwi, by się to rozniosło po możliwie wszystkich i takiej skuteczności bardzo wam życzę, a ona będzie też z wielkim pożytkiem dla całego Kościoła. Amen, alleluja, maranata, chwała Tobie, Słowo Boże. Amen, amen. Amen! Amen. Było, było.